Chłopy dalają po 15 godzin live'a, ty, żeby tutaj się przypadkiem miejscówka nie zwolniła, żeby jakiś streamer przypadkowo nie wykręcił dobrych cyferek. No normalnie warty trzymają, ten 15, ten 16, ten 12. Czy to, co mówi Rafoink, że wy macie jakieś warty i pilnujecie, żeby nikt spoza Xayo Industries nie wybił się na Twitchu, jest prawdziwe? Czy to po prostu sobie stworzył w głowie Rafoink? Nie, no wiesz co, myślę, że to jest całkiem normalne posiadanie grafiku. Jeżeli, wiesz, dzielimy wspólną publikę, to po co mamy sobie wzajemnie przeszkadzać, skoro i tak nie jesteś w stanie robić dobrych streamów, wiesz, przez 200 godzin w miesiącu na przykład. I nikt tyle nie chce streamować, więc czemu sobie nie ustawić na konkretną godzinę swojego streama, zaplanować coś tam. Jakiś kolega ci rzuci wcześniej hosta, żeby ten stream się lepiej potoczył wynikowo. Jakby normalna sprawa, to nie jest nic specjalnego, uważam.